Dobry wieczór, drodzy widzowie. Dzisiaj po raz kolejny znajdujemy się w szpitalu w Krapkowicach. Byliśmy tutaj już dwa razy, jak nie trzy nawet, bo tam do końca nie wiem, trzy mi się wydaje. No ale niestety, albo nam się nie udało, bo ktoś nam tutaj przeszkadzał nagrać materiału, albo ewentualnie, bo gdzieś tam się zawsze coś działo dziwnego. Dzisiaj mam nadzieję, że nam się to uda. No i cóż, z nami Łukasz z kanału Mroczne Legendy i Historie. Dobry wieczór. Zapraszamy Was na odcinek. Zapraszamy. Drodzy widzowie, szpital Krapkowice. Wchodzimy do piwnicy. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego, co skrywają te piwnice. O, po czymś przeleciałem. O, trochę tu tego jest. Tam jest jakieś wejście do czegoś. Tu se przeszedłem. Idziemy dalej. Dezynfekcja narzędzi. Kurde, ogromne te piwnice tutaj są. Ja cię kręcę. Ole. Tutaj jakieś prysznice. Zasłona. Wydawanie prania. Godzina 10:11. A czyli to tutaj też jakaś pralnia była. Popatrzcie. Tutaj akurat kolejny prysznic i toaleta. Jeszcze został jakiś plasticzek od ręczników pewnie. Czyli skoro wydawanie prania, to ała. Tutaj jest wyjście na zewnątrz. No. Pewnie bardzo możliwe, że tutaj gdzieś było pranie składowane. Jakieś pralki się znajdowały. Wszędzie takie dziury. Ogromne te piwnice. Niesamowite. Jeszcze tutaj coś mamy. O cholera. Tutaj jest szyb windowy. Tutaj też są jakieś. To jest kolejne wyjście z piwnicy. Tutaj jakieś ogromne lodówy. Tak jak widać. Tu jeszcze, kurde, ale piwnice, drodzy widzowie, niesamowite, po prostu niesamowite, jak ogromne te piwnice tutaj są. Sam jestem w szoku. Tutaj jest to pomieszczenie, gdzie już byliśmy. Niesamowite.
No dobra, drodzy widzowie, piwnicę wam pokazałem. Idziemy teraz tam do Mieszki, do Łukasza. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Podejdziesz jeszcze? Co, było coś? Tak. Tak? Co za mną i kadłukami do czerwonego. O. O, popatrz. Podejdź jeszcze. Podejdziesz? Uważaj cały czas pod nogi, bo... Tak, ja wiem o tym. Porozmawiasz z nami? No to szpital, to wiadomo, nie? Mhm. O. Porozmawiasz? O, o, proszę. Szaleje kadłuka. Czekaj, ja tutaj może jeszcze wam wodę położę. Tutaj to głównie jakaś sterylizacja taka w tych piwnicach, pralnie. Tam jakieś takie ogromne lodówy są, nie? Bo tu jest dziura zaraz obok ciebie, żebyś nie wpadła w nią. Patrz. Czy byłaś... Czy jesteś kobietą? Jeśli tak, to zaświeć tam do czerwonego. Do czerwonego. Czyli mamy rozumieć, że jesteś kobietą, tak? Nie. Mężczyzną? Jeśli tak, to zbliż się tam do tego urządzenia. Zapala się taka dwójka. Byłaś pacjentką? Bo byłeś pacjentem tego szpitala? Podejdź bliżej. Nie. Czyli tak przypadkowo się tutaj przechadzasz? I mnie tak świeci. Co ty robisz? Umarłeś tutaj, bądź umarłaś? Nie. Czyli jesteś tu przypadkiem? Tak. Tego nie wiadomo, bo to jakoś bardzo wolno reaguje na odpowiedzi w ogóle. No przecież to wiesz. Może siły nie wolno masz. Odpowiada. To też czasu potrzebuje, nie? Siły nie masz? Nie masz energii na tyle? Jeśli nie masz, to możesz pobrać energię z naszych urządzeń. A tylko wyłącznie. Mówię, znowu biegnę. Widzisz, masz urządzenie też tutaj santenkę. Możesz podejść do niego. Tam masz piłeczkę, możesz się pobawić. Gdzie piłeczkę położyłaś? Tam. W tym drugim okienku. Aha. Zobacz. Przedtem... I zobacz, teraz tak blisko rympoda przeszłaś? Tak. Nic. To nie wiem, tam gdzieś chcesz iść, czy tam, gdzie te lodówki? No tu zaraz, tu.
Ale to nie wiem, do czego one służyły, pewnie do jakichś leków, czy nie wiem. Widzisz ta biała tyczka, która jest taka wielka? Widzisz? Ogromna lodówa. Patrzcie, drodzy widzowie, słyszymy tu jakieś hałasy, K2. Idziesz za nami? Jeśli tak, dotknij tego urządzenia. Chodzisz za nami? Nie. Nie, jak utkwiła. Tu jest jakieś takie duże pomieszczenie. Nie wiesz? Czy jest ktoś tu, kto z nami porozmawia? Czy ktoś ma ochotę z nami porozmawiać? No, przechodzimy w pokoju. Krzywdy nam nie zrobimy. Chcemy tylko porozmawiać. Czy byliście pacjentami tego szpitala? Czy umarliście tutaj? Za chwilą mi taka druga pije, ale... No w tym miejscu akurat nie bardzo, nie? Tam to jest wyjście z piwnicy, więc... Tam co tam jest? Tam jest wyjście. Schody do góry. Dwa wyjście tak naprawdę. Trzy. Aha. Jeszcze z tamtej strony jest wyjście. Aha. Nawet na upartego cztery. Takie stare guziczki od tej windy. Ja cię kręcę tu, jaką to biegnę. Tam gdzieś może iść. Gdzie? Tam. Uważaj, dziura. Widzisz, tu jest kolejne wyjście. Popatrz. Widzisz? Nic nie chcę mówić, ale mi strasznie tu się jest. Wyjście, tu jest kolejne. Czy jest tu ktoś? No tutaj to przejdziesz tam, gdzie byliśmy. Obrać w jednym miejscu staniemy, bo nie chcę też tak łazić tam, gdzie wiesz. Kurwa. Może jest tu jakieś dziecko? Czy jest tutaj z nami? Kto by chciał z nami porozmawiać, nawiązać kontakt? Nie musisz się nas obawiać, ani naszych urządzeń. One ci krzywdy nie zrobią. Odejdź śmiało. Popatrz, masz urządzenia, dzięki którym możesz się z nami skontaktować. Czekaj, ja tu sobie włączę sobie.
Wiem, że jesteś. Chodzisz za nami. No. O, jest. Ty masz na kadłubce. Co? No widziałem właśnie, kadłubka mrygnęła. Podejdź. Śmiało. Porozmawiaj z nami. Rozumiesz nas? Jeśli tak, to podejdź do któregoś z tych urządzeń. Podejdziesz? Ja mam na imię Agnieszka. Jest Seweryn. A ty? Przedstaw się nam. Przedstawisz się nam? Dobra. Przeszliśmy, drodzy widzowie, z piwnic w jakiejś sali operacyjnej. Jak to wiadomo, jak operacja, to jakiś pacjent mógł tu stracić życie. Spróbujemy tutaj przeprowadzić badania. Więc dobry wieczór. Witamy dusze i byty tego miejsca. Może jest tutaj ktoś, kto stracił życie podczas operacji. Chciałby z nami porozmawiać. Chciałby nawiązać kontakt. Domyślamy się, że jak to operacje, wiadomo. Różnie mogło być. Co na kadłubce? Nic, cisza. Trzeba poprowokować trochę. Tu była ta sala operacyjna, nie? Tak, tak, bo tu jest ten. A ta lampa tutaj była. Nie, to chyba tam też obok jest pomieszczenie jakieś. No to na pewno jest sala operacyjna. A tu jest druga. No ktoś krzyczał? Co? Łukasz coś krzyczał? Może tutaj ktoś nawiąże z nami kontakt w tym miejscu. Tu jest kolejna sala operacyjna. Tu idzie z latarką. Łukasz, to ty? A, to ja. Aha, dobra. I co, masz coś tam? Tylko dobra. Próbujemy dalej. Tam Agnieszka zostawiła rempoda. W dalszym ciągu znajdujemy się na sali operacyjnej. No tak jak już mówiłem, no nie każdy wychodzi z operacji, tak? Dokładnie. Jak na szpital, to bardzo... Coś się kiedyś musiało wydarzyć w takim miejscu. Ty jest już mały. Aha, to jest to samo wejście. Jak to? No, bardzo mała aktywność. O. Co, kadłubka? No, kadłubka. Podejdź do tego urządzenia, podejdź, które Agnieszka postawiła na ziemi z tą antenką. Podejdź jeszcze bliżej. Nie bój się. Dzięki temu urządzeniu to tylko widzimy, że jesteś. On ci krzywdy nie zrobi. O. O. Super. Czyli jesteś tutaj, czyli... Jesteś? Jest tutaj, tak? Ktoś. Możesz porozmawiać?
O, do Czerwonego. Czy byłaś pacjentem, pacjentką tego szpitala? Patrz. Popatrz, mamy tam urządzenie z antenką. Podejdziesz do niego. Masz tyle siły, energii. Podejdź. Może byłeś pacjentem, pacjentką, która była operowana na tej sali? A może lekarzem byłaś? Byłaś pielęgniarką? No patrz, na K2 jest jakaś aktywność. Jest, jest. Coś tu jest. O! Ten pod. O, super! Jeszcze raz podejdź. Podejdź. Widzisz, urządzenia te krzywdy nie robią. Czyli mamy rozumieć, że... No. Tak. Pacjentem byłeś? Byłaś? U nas też rępot nie łapie. Nie. Pacjentem, tak? Dobrze. Czy straciłeś życie w czasie operacji? Jeśli tak, potwierdź na którymś dużo. O, popatrz. Więc mamy rozumieć, że straciłaś życie na tej sali operacyjnej w trakcie jakiejś operacji, która albo już było za późno, żeby przebiegła pomyślnie, albo nie udała się, tak? Czy jakaś nie... Pokaż, jaki tam hałas. Jakaś nieudana operacja? O! Tak. Jakaś nieudana operacja? Patrz. Tak. Tak. K2 i rępo. Czyli jakaś nieudana operacja. Patrz. Popatrz, mamy też piłeczkę. Możesz się nią pobawić. Jak dotkniesz, to będzie świecić. Ciepło mi w ogóle się bardzo zrobiło, wiesz? Patrz. Patrz, piłeczka. Piłeczka się nam zaświeciła. Super. Super. Widzę, że coraz bardziej. Popatrz, K2. Udaje nam się nawiązać kontakt i K2, i piłeczka się tutaj... Możesz podejść jeszcze raz do tej piłeczki? Spróbujesz jeszcze raz ją dotknąć? Pokażesz nam? No drodzy widzowie, my stoimy daleko od tej piłeczki. Ona się tutaj zaświeciła sama. Więc coś tu zdecydowanie jest. Widzisz, potrafisz korzystać. U Agnieszki cały czas na K2 jest aktywność. Tak, potrafisz korzystać z tych urządzeń. Była aktywność na rempodzie, więc jest tutaj na pewno były pacjent tego szpitala. O, o, jeszcze raz jest. Piłeczka. Zobaczcie, drodzy widzowie, zgaszę światło. Super, dziękujemy Ci, bo wiemy, że kosztuje Ci to ogrom energii, dotykanie tej piłeczki. Może jesteś dzieckiem? Super. Jesteś dzieckiem? Jeśli tak... Ale patrz. To dotknij tą piłeczkę. Zobacz, jak zacząłem ciągnąć temat o tym, że był pacjentem tego szpitala, tak? Tak. Czy była? Kadwójka skacze. Więc tu jest ktoś, kto na tej sali operacyjnej albo stracił życie, albo jakaś nieudana operacja i też stracił życie, co ja gadam w ogóle, no dobra. No ale na pewno ktoś, kto stracił życie może podczas operacji, albo ewentualnie w szpitalu. Potrzebujesz pomocy? Dlaczego tutaj nadal jesteś? Nie umiesz przejść
Na tamtą stronę? Kaczka dwójka cały czas, nie? Czy nie umiesz przejść na tamtą stronę? Jeśli tak, to dotknij tych urządzeń, albo tę piłeczkę, albo te urządzenie z antenką. Czerwonego, ty. Mhm. Popatrz. Jak nie piłeczka, K2 cały czas, zobaczcie, drodzy widzowie. Z tego... Patrzcie, co się na K2 dzieje. Potrzebujesz pomocy? No niesamowite na K2. A możesz podejść jeszcze raz do tej piłeczki i ją dotknąć? Spróbujesz? Świetnie ci to szło. Spróbuj nam pokazać jeszcze raz swoją aktywność na tej piłeczce, która tutaj leży. Wiemy, że masz na tyle siły. Włączyłam urządzenie. Cały czas możesz na się z nami porozumieć. Mamy niesamowitą aktywność. Wybierając słowa. Więc może się nam przedstawisz. Jak masz na imię? Podaj nam proszę swoje imię. Ja jestem Seweryn. Jest Agnieszka. Tam gdzieś w oddali jest Łukasz. Podasz nam swoje imię? Poszła sobie? Czy poszedł? Jesteś tu jeszcze? No kadłubka jest. Kpina. Kpina. Jak? Nikt z ciebie nie kpi tutaj. A kpina. Ja zrozumiałem, mina. Chcieliśmy tylko porozmawiać. Przechodzimy w pokoju i w pokoju odejdziemy. Piłeczka nam się dwa razy zapaliła. Co ty gadasz? No. Na ziemi leżała, tak. Rempo też, nie? No. Ale piłeczka to w szoku jestem, nie? Słuchajcie, czasami trzeba poprowokować trochę tą, wiesz, wybudzić to, nie? No ale ładnie, ładnie, jak jest. A K2? Wstrząs elektryczny. Wstrząs elektryczny. O. Ty, defibrylator. Tak, tak, dokładnie. Reanimowana byłaś, bądź reanimowany. Dalszy sektor tego szpitala, okay. Żeby wam tu nie przeszkadzać. Okay. Co to było? Nie wiem. Nikogo policyjny? Nie. Nie. Nie, to było przez kogoś jakieś. Wo. Szafka. Słuchajcie, to brzmiało tak, jakby ktoś był rurką. Wiecie, o co chodzi? Tracheotomia. Tak. Intubowany inaczej też, nie? Tak, tak to zabrzmiało. Czy jesteś tu jeszcze z nami? Ty. No ale to piłeczka to jest w szoku. Dźwięk policji, ale przecież tutaj też przyjeżdżały karetki na sygnale. Tak. Czy możesz nam pokazać swoją obecność jeszcze raz na tej piłeczce, która leży tam na ziemi? Spróbujesz? Wiemy, że byłeś pacjentem bądź pacjentką tego szpitala. Zmarłeś tu, tak? Prawdopodobnie na skutek nieudanej operacji. Mamy rację? Jeśli tak, potwierdź na którymś z urządzeń, że się nie mylimy. Zobacz, coś mi energię z latarki zeżarło. O! Mina? Patrz, rempot znowu. Czyli potwierdzę. Patrz!
Patrz. Niesamowite. Patrz. Czyli zmarłeś, zmarłaś na skutek operacji. Jesteś kobietą, jesteś mężczyzną? Kobietą? Mężczyzna? No ten rempo. Dziecko? Niezła jazda. I K2. Zobaczcie, drodzy widzowie, cały czas u Agnieszki. Znowu rempo. Czyli mam rozumieć, że jesteś dzieckiem, tak? No to... Nas płaczą dusze. Co? To pobaw się tą piłeczką. Dotknij ją. Popatrz, ona jest dla ciebie. Patrz. Tak, to urządzenie ci się spodobało? I K2 chyba. Ale popatrz, piłeczka też jest fajna. Pobaw się nią. Już to zrobiłeś, bądź zrobiłaś. Spróbuj Proszę jeszcze. Iść w prawo. Proszę iść w prawo? Tak. Idę w prawo. O! Idę. Tu mam być. Ja przeszłam na prawo. No ale ten rempot niesamowicie. A może teraz popatrz. Tutaj, gdzie świecę, leży taka mała piłeczka. Spróbujesz na nią wpłynąć, delikatnie ją dotknąć, ona się zaświeci. Już raz to robiłeś, robiłaś, chyba że był tutaj jakiś inny byt. Rempot. Dobrze, możesz... Możesz zostawić to urządzenie? No nie, nie może. Możesz zostawić to urządzenie z antenką i po prostu dotknąć tej piłeczki, która leży na ziemi. Pobawić się nią. No ale ten... te urządzenia ci krzywdy nie robią. Ale na rempodzie to jest po prostu sztos, nie? Powiedz co się dzieje? Nam, jak ci tam jest? Lekarz. Czy byłeś lekarzem? Przeprowadzałeś tutaj operację na tej sali? Nie, no, to długo nie wiem. Stało. Lekarz się pomylił? Właśnie, może jakiś lekarz popełnił błąd podczas twojej operacji? Nielegalny? Czy tu się odbywały jakieś nielegalne operacje? No wiesz, różnie też jest na szpitalach, tak? Jakieś aborcje mogły być robione. Przecież tutaj był też położniczy, tak? Porozmawiasz jeszcze z nami? Stąd może jakieś dziecko się tu odzywało, może? Jakieś dziecko, które zostało uśmiercone, zanim się urodziło. Poszło coś. Może dlatego tu nielegalne i tak dalej pada. Czy jesteś dzieckiem, które się nigdy nie narodziło? Martwi nie spoczywają. Martwi nie spoczywają. No i co, uspokoiło się tutaj? No to może zmienimy lokalizację, co? No. Idziemy dalej. Dobra. Zabierzesz ten... tą piłeczkę i tego? No, drodzy widzowie, my... Coś chyba no, dawało tutaj o sobie znać i na piłeczce, i na rempodzie, ale albo poszło sobie za Łukaszem. A wiesz co? To coś mówiło iść w prawo. Może
I w tym momencie wszystko nam ucichło. W prawo, czyli w prawo po korytarzu w tamtą stronę. No to pójdziemy w prawo. No. Zobaczymy. Idziemy w prawo. Tam Łukasz jest. Gdzie? Ja zostałam, to powiedział w prawo, no to w prawo tam. Słuchaj, jak wychodzisz, to to jest lewo. Nie. Aha, chyba, że... W prawo to myślę, że albo tu. Tam jest ta druga sala operacyjna. To jest w prawo. Tu też jakbyś skręciła, to w prawo. A to tu jest druga sala operacyjna. Jesteś tutaj? Rozmawiasz z nami tutaj? Chciałeś, żebyśmy tutaj przyszli? Tu nas kierowałeś? W to prawo? Tutaj się przemieściłeś? Przemieściłaś? Może na tej sali operacyjnej byłeś operowany, operowana i postradałeś swoje życie. Popatrz, możesz teraz podejść tutaj. Zbliż się do tych urządzeń. Porozmawiajmy jeszcze. Nic. Długo byłeś dwójka, pacjentem, nie? Bądź pacjentką tego szpitala? Czy nagle zmarłeś? Bądź zmarłaś? Albo długo chorowałeś? No nie, musimy poszukać tej aktywności, bo... Tam Łukasz sobie siatkę rozstawił. Nie będziemy mu tam podkliniać. Co mówisz? Tutaj? Ja nie mam statywu. No nie wzięliśmy. Właśnie o to chodzi. I teraz zostawimy tutaj w tym miejscu, gdzie mieliśmy taką aktywność, czyli na tej byłej sali operacyjnej, siatkę laserową. Zobaczymy, może coś się na niej nagra. Tam Agnieszka położyła na ziemi też piłeczkę i rempoda, zostawimy. No i zobaczymy. Możesz się tą piłeczką zabawić, rempodem.
Tutaj coś jest. Ktoś. To wygląda jak sala, ale to zobacz, tutaj są takie te nabalie. Tak, oddział dziecinny. Poporodowy czy coś takiego? Znaczy tutaj no, pewnie matki z dziećmi po porodzie leżały, nie? Bo to jest taka panienka. Jest tutaj może ktoś z nami, kto by chciał nawiązać kontakt? Macie tam takie urządzenie z zieloną lampką, obok jest piłeczka. Na ziemi jest takie urządzenie z antenką i tam na oknie jest jeszcze jedno, kamera go nie widzi. Ale ja je widzę. Może pobawi się piłeczką, może chodzi z nami. No to na tej operacyjnej, nie? Jeszcze? Tak. A tu na tych wyższych piętrach? Nie bardzo. Cokolwiek chce rozmawiać. Boisz się kontaktu z nami? Może tak być, że po prostu na dole tutaj nic. Jest tu ktoś? Co, mamy zejść z powrotem do ciebie na dół? Mamy cię szukać? Jeśli tak, to potwierdź na którymś z tych urządzeń. Potwierdzisz nam i idziemy. I dalej cię szukać. Idziemy dalej, bo jeżeli to nie ma tylko. Tutaj chodziliśmy, drodzy widzowie, tymi korytarzami. Z kadwójką to też jakoś kontaktu żadnego. Nakręcę sobie ten pentagram. A schowałeś już ES27? Nie, leży tu. No tego pentagramu tu na pewno nie było, jak byliśmy poprzednio. No ale w tym miejscu aktywność zerowa. Pomimo obecności tego pentagrama, którym są... Chciałem zauważyć, że pentagram szóstki takie. Kochani widzowie, jesteśmy już po nagrywkach w Klatkowicach, w szpitalu. Zaskoczyliśmy się bardzo, oczywiście miło. Na początku nie było żadnej aktywności, a potem to już sami widzieliście na odcinku. Zapraszamy oczywiście do kanału, do Łukasza. Zapraszam. Zobaczcie, tak. To z jego perspektywy. Tak, u niego też się działo. A my co? Dziękujemy Wam za obejrzenie. Oczywiście zostawcie jeszcze po sobie komentarz, łapka w górę. Ewentualnie zasubskrybujcie nasz kanał, zasubskrybujcie kanał Łukasza. Jak ktoś jeszcze nie wie, to mroczne legendy i historie. No i co?
No tak jak już, Agnieszka tutaj wspomniała, działo się głównie w tym pomieszczeniu, w którym nagrywamy teraz, tak jak widzieliście na filmie. No tutaj, no coś na tej sali musiało się wydarzyć ciekawego, że jest tutaj aż taka aktywność. No i cóż, my wam mówimy dobranoc. Dobranoc.